spróbuję przy krzywach, proszę. Skąd jesteście? Z Piaseczna. Piaseczna, pod Warszawą, także niedaleko. O, mam sobie mieszanek, biegnę dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Co tutaj jest? Skąd są harcerze? A wy? Kraków Śródmieście. Wow, Kraków Śródmieście. Daleko, prawda? Troszkę. Troszeczkę. Jeszcze tutaj? Dziewczyny? Bydgoszcz. Wow, z Bydgoszczy. Ojej, podam ci mikrofon, dobra? Łap. Garwoli. Świetnie, harcerze z Garwolina, czyli też niedaleko. Ojej, jak daleko. Dobra, próbujemy. To może najpierw to. Skąd jesteś? Warszawa Ochota. Z Warszawy Ochoty. Ile osób przyjechało z Warszawy na nasz zlot? Całe pięć. Całe pięć. Świetnie, świetnie. Okej, uważaj za chłopcze, przepraszam. A wy skąd jesteście? Z Podkarpacia. Z Podkarpacia. Świetnie. Jakie są klaski będzie? Tak jest. No dobra, zagłębiamy się tutaj. Skąd wy jesteście? Ubieli. Gdzie są Zubieliny? Pod Warszawą. Czy tam metro dojeżdża? Nie. Tak myślałem, bo właśnie... Nie. Słuchajcie, fajnie. Dobra, zobaczmy jak z tej strony. Skąd wy jesteście? Wrocławek Powiat. Wrocławek Powiat! Powiat Mielec. Mielec. I jeszcze tutaj. No i Ślibusz, Zachodnie Pomorskie. Rewelacja. Spróbuję tutaj do nas dotrzeć. Tak, oklaski dla was. My jesteśmy z Katowic. Z Katowic. Sanoka z Katowic. Tutaj dróg? Z Międzyrzecza. Dróg nas z Międzyrzecza. Ziemia Lubuska. Okay. Tutaj Sanok? Sanok. Sanok, kiedyśmy gdzieś tam. Jest Sanok? Nie, w Podkarpaciu było. Aha, co się pomyliłem? Biegnę do was jeszcze. Okay, guys, where are you from? Georgia, but... All right. Słuchajcie, mamy skautów z Gruzji, to może jakiś harcerski okrzyk z nami? Jakiś harcerski okrzyk? All right, sir, how are you enjoying staying in Warsaw? Very well, thank you very much. First time in Poland? Yes, I'm first time, but we have some second time here. That's perfect, okay. Słuchajcie, przemieniam w takim razie język na polski i przechodzę do tyłu. Tutaj? Z Międzyra, z Wawra. Wow, Wawel, chłopiec z Wawel. I dziewczyny. I chłopak. A my jesteśmy ze Starogardu Gdańskiego. Starogard Gdański. Coś do tego dodamy może? 44 parasol. Świetnie, parasol, no to mają też ze sobą swój własny parasol. Świetnie. Okay. O, tutaj grupno to znam. Kupiec w Błonie. Kupiec w Błonie, świetnie. Tutaj? Kupiec Bieliczka. Bieliczka i? Łódź Widzę. Łódź Widzę, ale fajnie. Mamy tylu harcerzy tutaj. Słuchajcie, na ogólnopolski zlot chorągwi stołecznej ZHP przyjechało w sumie 500 osób. Także to jest wielka masa. Pewnie jak przechadzaliście się po Warszawie, to widzieliście, że tych harcerzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą moja znajoma dzisiaj napisała do mnie SMS-a z informacją o tym, że tak bardzo się cieszy, że tylu harcerzy widać na ulicach. Tutaj Szybucha się zgłaszała. Skąd jesteście? Sobolew. Sobolew. A Sobolew to jaka chorągiew? Orłów, Karolin. Chorągiew? To pewnie będzie Stołeczna. Okej. Słuchajcie, pani, o, tutaj druh na ze złotym sznurem. Pochylam się. Kupiec Głupczyce. Kupiec Głupczyce, widzę plakietkę, fajnie, fajnie. Czy wy jesteście gdzieś na granicy Polski? Tak, jestem chorągiew po Polska, jesteśmy przy granicy Polski. I dlatego macie plakietkę z taką, tutaj takim znaczkiem, że nie można przekraczać granicy. Nie, to znaczy, że braliśmy udział w akcji organizowanej przez Czechów. Rewelacja, czyli brali udział w akcji organizowanej przez Czechów. Czeski zlot teraz też się po naszym odbywa już za kilka dni, także część harcerzy z naszej organizacji wybiera się na ten zlot. Jeszcze widzę, że są podniesione ręce, no to biegnę. Kto podnosił tutaj? Okej. Okay. Kupiec Busko. Kupiec Busko, czy to jest tam, gdzie pije się taką wodę zdrową? Tak, właśnie tam. Czyli Busko Zdrój. Rewelacja. Ojej, słuchajcie, trochę się zmęczyłem biegając tak między wami, ale strasznie się cieszę, że jesteście. W sumie w harcerskich obchodach 70. rocznicy Powstania Warszawskiego bierze udział
praktycznie 3000 harcerzy i to są harcerze z czterech organizacji w Polsce. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Scoutingu Europejskiego. Te cztery organizacje podjęły się wspólnej organizacji obchodów 70. rocznicy powstania warszawskich. Przepraszam. Powstania warszawskiego. Dziękuję wam bardzo. Ja bym chciała zaprosić do mnie harcmistrzynię Paulinę Gajownik, komendantkę chorągwi stołecznej ZHP, która jest organizatorem tego zlotu. Tak, tak, brawo też. Słuchajcie, chciałyśmy wam bardzo podziękować za to, że przyjechaliście do nas na zlot, że chcieliście zobaczyć Warszawę w te sierpniowe, ważne dla nas warszawiaków dni, że chcieliście wziąć udział w tych wszystkich wydarzeniach programowych, które już za wami i że zostajecie tutaj do jutra i weźmiecie udział jeszcze w następnych wydarzeniach programowych, które jeszcze jutro przed wami. Bardzo się cieszę również, że dołączyły do nas Zuchy, jedna gromada, która bardzo, bardzo zabiegała o to, żeby móc wziąć udział w naszym zlocie. Jesteście naprawdę dzielni. Brawo dla Zuchy. Zuch jest dzielny, druhna komendantka to podpowiada, to prawda. Słuchajcie, spotykamy się przy ognisku, co prawda nie tworzymy pełnego kręgu, ale to dlatego, że będziemy chcieli wam pokazać kilka rzeczy na ekranie i stąd ta wyrwa w naszym kręgu. Cóż, myślę, że czas na to, żeby rozpalić nasze ognisko. Mamy wśród nas gości specjalnych dla nas. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj do mnie druhnę naczelnik harcmistrzynię Małgorzatę Sińskę. Zapraszam również... Zapraszam również wiceprzewodniczącą ZHP harcmistrzynię Jolantę Kryfmańską. Witam również wśród nas dyrektora jednego z urzędów, które bardzo nas wspierały w przygotowaniach do tego zlotu i w przeprowadzeniu tego zlotu, dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej. Zapraszamy do nas. Słuchajcie, ten zlot by się nie odbył, gdyby nie wy, więc chciałabym zaprosić również dwójkę z was do rozpalenia naszego ogniska. Poproszę druha Adama Jeziorskiego. Pewnie, pewnie, dużo brawa. I jeszcze większe brawa dla druhny Magdy Ringwelskiej. Zapraszamy tutaj do nas. Thank you.
O Warszawie, to chciałam wam przypomnieć, że znaczy wszyscy wiemy, dlaczego żeśmy przyjechali tutaj do Warszawy, ale chciałam tą sytuację osadzić trochę w innym kontekście. Jesteśmy gospodarzami tego miejsca, chorągwią stołeczną, dosyć dużą chorągwią. To jest dla nas pierwszy raz takie wydarzenie, kiedy organizujemy taką imprezę otwartą dla innych harcerzy i okazuje się, że zuchu. Jest nam w związku z tym niezmiernie miło, że przyjechaliście do nas. Zwłaszcza, że rocznica i wydarzenia, które są związane z tym miastem i z tą datą, są dla nas szczególnie ważne. I szczególnie ważne jest dla nas również to, że po raz pierwszy tak naprawdę te obchody i te spotkania, które odbywały się tutaj, organizujemy wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi. Podkreślam to na każdym kroku, dlatego że na przykład dzisiejszą grę, czy wczorajsze uroczystości na Placu Zamkowym, wczorajsze spotkanie na Placu Zamkowym organizowała nasza bratnia organizacja Związek Harcerzy Rzeczypospolitej. Jednym z takich elementów, na przykład kino podwórkowe, w tym kino, które było wczoraj u nas na cyklu, organizowało Stowarzyszenie Harcerskie, czyli organizacja harcerska, która działa tutaj na terenie Warszawy i okolic. Ale przed nami na zakończenie powstania również konferencja, którą realizuje nasz, nazwijmy to, trzeci partner, czyli Związek Harcerski, czyli Federacja Skautów Europy. Podkreślam to, dlatego że dla nas też to jest coś wyjątkowego i cieszę się, że mogliście w tym dla nas wyjątkowych dniach uczestniczyć. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że przyjechaliście do Warszawy, że oprócz tego, że byliście dla nich w ważnym momencie, mogliście to miasto również zobaczyć. O powstaniu, o Warszawie dzisiaj również spotkanie. Mam nadzieję, że dosyć szybko też się ściemni, bo mamy dla was pewną niespodziankę, która dotyczy podsumowania tego zwrotu w wersji filmowej. To tyle. Serdecznie dziękuję. Ja troszeczkę już zaczynam piszeć. Oddaję w takim razie mikrofon Wojtkowi. No dobrze, moi. Ja jeszcze nie zacząłem mówić, a już piszczę. Halo? Raz. Świetnie. Moi drodzy, to może nim poproszę was o wykonanie pewnego zadania, na początek poprosiłbym o piosenkę. I z tego co wiem, mają dla nas parasol. Paczek serny ciemny, sanitariuszki.
Wołaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch jak stal. To jest morowe, po pierwszej linii nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych to jest nasz mieczo upokorony. Hej! Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch jak stał. Szkoły się złoszczą, krew ich zalewa, gdy sposobów się i mają, co chwila szafę na posadają. Hej, czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch jak stal. Szafa i kanapy za każdym razem dostają baty. I co ci się przybliża chwila, że zwyciężymy i od cywila. Hej! Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch jak stał. Godłem nam biały ptak, a parasol to znak. Słuchajcie, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 70 lat temu w tym miejscu, czyli w Warszawie, młodzi ludzie w waszym wieku stawali do działań, które na zawsze zmieniły nasze miasto. I od tamtej pory co roku Warszawa i cała Polska świętuje 1 sierpnia, godzinę 17 w wyjątkowy sposób. W sposób, który w innych miastach, w innych krajach jest nie do pomyślenia, bo kto widział, żeby stolica takiego czy innego kraju na całą minutę, na 60 sekund zatrzymała się. Żeby na ulicach nastała cisza. Nie taka cisza, że nic nie słychać, bo w tej ciszy słyszymy wycie syren. To jeszcze gorsze niż zupełna cisza. I wy, przyjeżdżając na ten zwrot, mieliście fantastyczną okazję, żeby to przeżyć, żeby tą godzinę 17, godzinę W przeżyć i zobaczyć, jak to u nas co roku wygląda. Chciałbym, żebyście teraz przez chwilę zastanowili się, jak wy przeżyliście wczorajszą uroczystość, wczorajszą godzinę 17 i w jednym słowie spróbowali zawrzeć emocje, która towarzyszyła wam, kiedy cała Warszawa zatrzymała się, kiedy wszyscy na tę jedną chwilę stanęli. No i my też stanęliśmy razem z nimi. Także bardzo proszę, zastanówcie się teraz przez chwilę nad tym i osoby, które będą już gotowe, będą miały to jedno słowo, zapraszam tam do tablicy przy stołówce, gdzie czeka na was zestaw kartek i każdy będzie mógł otrzymać jedną kolorową kartkę, na której napisze to słowo, które wiąże się dla niego z godziną 17, z wczorajszą uroczystością, z godziną W. Także Maćku, poprosiłbym, żebyś zebrał swój zespół i przygotował się do rozdawania kartek. Natomiast was zachęcam, żebyście zastanowili się, jaka emocja towarzyszyła wczoraj wam, właśnie wam, o godzinie 17. I kto jest już gotowy, to zapraszam do tablicy. Spotykamy się tutaj za chwileczkę. Potrzebuję karteczkę. Na imię to są karteczki. Można wypić karteczka? Zabić piesę teraz. Nie, to jest najlepsze. Nie, to jest właśnie,
I jeszcze ostatnia minutka, 60 sekund na zbieranie waszych myśli. Widzę, że już prawie wszyscy... Ty narysowałeś? Co tutaj narysowałeś? Kółko i krzyżyk, radość, świetnie! Słuchajcie, a kto z was jeszcze coś ciekawego, każdy z nas coś ciekawego napisał, kto z was napisał coś, co chciałby się z nami podzielić? Słyszeliśmy radość, słyszeliśmy dumę, tam druh na podnosi rękę, to biegnie do ciebie. Jak masz na imię? Marysia. Marysia, a ty co napisałaś na kartce? Wzruszenie. Wzruszenie, no bardzo fajnie. Nie widzę podniesionych rąk. O, widzę, świetnie, dobrze, fajnie. Co napisałeś? Poczucie jedności. Poczucie jedności. Jednym słowem? No to są dwa, ale jedno wydawało mi się za mało. Świetnie, też bardzo fajnie. Kto jeszcze chciałby nam powiedzieć, co napisał na kartce? Widziałem, że bardzo dużo osób szło, żeby na tych kartkach coś napisać. Chłopaki, do was biegnę. Dobrze trafiłem? O, świetnie. Kurde, taka wszyscy. Jak masz sobie? Siema, piąteczka. Co napisałeś? Smutek. Kato, jak masz sobie? Marcin. Marcin, też piąteczka oczywiście. I wie, co napisałeś? Zaskoczenie. Zaskoczenie, no proszę. Czy tutaj na górze ktoś jeszcze pisał karteczkę? Tutaj nie, ale tam widzę jest druh, który podnosi rękę. Podbiegnę na brucha. Po prawej jestem. Tutaj. Przepraszam. No dobrze, co tam napisałeś na twojej kartce? Duma. Duma, świetnie to. Słowo, które pojawiło się już drugi raz. Przepraszam dziewczyny i chłopaki, tutaj przejdę. Żeby dowiedzieć się, co napisała. Jak ma na imię? Co napisała Agata? Strach. O, proszę. Tam widzę, że chyba podnosi rękę. Tak myślę, to podejdę. Może będę, przepraszam. Dobra, czy ktoś jeszcze podnosi rękę? Czy ktoś chciałby jeszcze podzielić się? Świetnie. Biegnę. Proszę, co napisałem? Skupienie. Skupienie, ale fajne, słuchajcie, macie pomysły. Naprawdę podobają mi się bardzo wasze kartki. Podam ci mikrofon, dobrze? Powaga. Powaga, to też bardzo fajne. O, tutaj, dobrze. Też tobie podam mikrofon, proszę. Łzy. Łzy, no. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że podzieliliście się waszymi emocjami, waszymi przemyśleniami dotyczącymi tego ważnego wydarzenia dla Warszawy i dla całej Polski. 1 sierpnia godzina W to jest takie ważne wydarzenie. Dlatego jeszcze raz podkreślam i podkreślaliśmy to wcześniej. Super, że jesteście z nami w tym ważnym wydarzeniu. Moi drodzy, ale Warszawy nie byłoby bez prawdziwych warszawiaków i za chwileczkę jednego poznacie. Ale może najpierw piosenka? Aha, to może nie. To może chcecie od razu poznać tego warszawiaka. Zaśpiewamy. Śpiewacie? Zaśpiewamy. No dobra, to śpiewajcie. Zakochasz się w szarej linijce i w świetlanym harcerskim krzyżu. Kiedy ośni cię las ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier, puść na bakier. Przegustać harcerze i razem z nami świat rusz. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier, puść na bakier. Przegustać harcerze i razem z nami świat rusz. Wszystkich, które powiedzą ci tak. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier.
Powiedziałem, że Warszawy nie było bez prawdziwych warszawiaków, a jeden z nich, co najmniej jeden z nich jest dzisiaj wśród nas, także może zamiast gadać, to ja po prostu przekażę mu mikrofon. Ciao, ten Wichajster, ciao. A ludu kupa? Się pan zebrało, więcej mamusia kochaniutka nie miała. A, jakie aliganciki. A wszyscy pancuki wskoczyli. Jakieś bajabałki mają tutaj. A, tutaj widzę. Kto tutaj te czapeczki takie żółte? Co to mają? A? Kto tu z tych czapeczek przyjdzie tu do mnie? No, chodź. No, kto Piotra nie ma? Dawajcie, no. Lalka komuś sprzedaż, niech tu przyjdzie, no. Dobre. Wow, trzy aż. No powiedzcie, jak was tam zwą? A tu mi Planetne plamyki. Super. Ryszard. Graweczka. Te beretki wasze to fajne. A słuchajcie, w karty gracie? Gracie, nie? No co wy nie pogracie ze mną? Jasne, że pogracie. Słuchajcie, zrobimy tak, ja mam takie karty, nie? Słuchajcie, wy wybierzecie jedną i ja wybiorę jedną. No, jak wy wybierzecie, jak ja wybiorę tą, komu to wyższa, nie? Na ten przykład wy dziewiąteczkę sobie wybierzecie, to ja sobie dziesiąteczkę, to ja wygrywam, nie? To jak ja wygram, to ja sobie wezmę jedną taką, jak beretkę waszą, co? A jak wy wygracie, to ja wam dam moją tutaj, co? I zegareczek mi wydłużyć. Bardzo dobry zegareczek. To co? Losujecie? Dobre, król, pokaż wszystkim, pokażcie, niech widzą, nie ma lipy, niech widzą, żadnej blagi. Pokaż, przejdźcie tam do nich, przejdź. Idźcie z nim. Dzień dobry. Idź jeszcze im pokaż. Olisa, gdzie masz kawkę? Dobra, już widzieli. Patrz. Dobra, teraz trzymajcie, teraz będę losował, nie? Teraz ja losuję. Nie wiem. Teraz będę losował, uwaga. Asik dokumentów, proszę Państwa, niech sobie patrzą tutaj. Żadnej lipy nie było, żadnej blagi. Co? Jak przygrzeje w cyferblat, to nie będziecie tak mnie tutaj. Słuchajcie, no to w takim razie tutaj wygrałem z wami i detalicznie to ja wygrałem te czapeczkę. Nie oddawaj! Skończą! Draka taka tylko, weź sobie, ale słuchaj, jak będziesz nocą przez Pragę siedz, to oczysz tył głowę, bo ci zajówcą piterek i będzie draka, okej? Okay? Dobra, wracajcie. Wy też co pamiętajcie o tym. Szanowanko. Dziękujemy, to pan wraca na Pragę, tak? Także, o, coś chyba... I to jest prawdziwy złoch, moi drodzy!
R, A, W, O, brawo, 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 brawo. Ale takich warszawiaków nie tylko mamy w Warszawie, mamy też innych warszawiaków. To może, jeżeli już o Warszawie i o warszawiakach, to zaproszę teraz do nas komendantkę chorągwi stołecznej, Paulinę Gajownik. Harcerze nie klaszczą, tylko biją brawo. Drodzy, ja chciałam obalić pewien stereotyp warszawiaka. Ja faktycznie też jestem warszawianką z dziada pradziada. Jestem z jednej takich dzielnic, co tacy przed wojną, tacy chłopcy, oprócz tego, że byli na Pradze, to również byli w mojej dzielnicy, na Woli. Babcia mi opowiadała takie historie na bazarze, na kercelaku, właśnie gry karciane, tego typu rzeczy, ale warszawiacy, oprócz tego, że to równie chłopacy, to również osoby, dla których honor był najważniejszy. Więc warszawiacy, cwaniacy, to ludzie honorowi, ludzie, którzy stanęli do walki podczas Powstania Warszawskiego. To jest tak, chciałabym opowiedzieć kilka rzeczy i przypomnieć tak naprawdę to, co się wydarzyło na przykładzie tego, w czym uczestniczyliście. Nasze uroczystości głównie były obchodzone 1 sierpnia. Wiem, że byliście podzieleni na różne grupy, które w tych uroczystościach uczestniczyły. 1 sierpnia rozpoczęliśmy nasz szlak uroczystości od Mokotowa, od Parku Dreszera, gdzie przeszliśmy ulicą Puławską aż do ulicy Parkowej. Ja mam pytanie, czy ktoś z was tu obecnych z instruktorami harcerzami z Chówca Mokotów w tym przejściu przy marszu uczestniczył? O, był z nami też Zuchy wtedy. Zuchy były wszędzie. Moi drodzy, Mokotów to pierwsze uroczystości, które były tego dnia. Mokotów to głównie pułk Baszta. Walki na Mokotowie, na starej dzielnicy. I tam również, ci z nas, którzy nie byli, tego nie wiedzą, ale spotkaliśmy się na zakończenie tych uroczystości w kręgu z Normanem Davisem, gdzie powiedzieliśmy, zaśpiewaliśmy z nim razem Czuwaj. Norman Davis to ten historyk, który pisze między innymi o Powstaniu Warszawskim, o historii Polski z trochę innej perspektywy. Zachęcam do sięgnięcia po tą literaturę. Norman Davis, nie polskie nazwisko, ale pisze o polskiej historii. To był Mokotów. Potem uczestniczyliśmy w kolejnych uroczystościach, w tym na Placu Piłsudskiego, niektórzy z was byli, a także na uroczystościach, które były przy Pomniku Państwa Podziemnego, przy Sejmie. Czy w tych uroczystościach również ktoś tutaj był z obecnych? O, to i Zuchy znowu był? Aha, moi drodzy, tam również żeśmy się spotkali. Małe miejsce, już nie było tego przejścia, ale cieszę się, że tam z nami byliście. To też niezwykłe miejsce przy pomniku, które dla warszawiaków jest bardzo ważne. I niektórzy z was na pewno też byli pod galerią Wikis o godzinie 17, choć pewnie większość o godzinie 17. Choć większość z was pewnie o godzinie 17 było na Placu Zamkowym. Ja byłam również na Placu Zamkowym, bo na galerii jestem, byłam już jakiś czas temu. Chciałam się spotkać z wami i zobaczyć, jak wszyscy harcerze, tak jak wspominałam wcześniej, ze wszystkich organizacji harcerskich spotykają się w jednym miejscu w tym ważnym momencie. Warszawa się zatrzymała. Jak stałam na Placu Zamkowym, to również widziałam, że robotnicy, którzy stali, budowali tam jeden z budynków, również się zatrzymali. Warszawa o 17 stoi, samochody nie jadą, ludzie się zatrzymują i my również tam byliśmy. I ostatnie dwa miejsca, które 1 sierpnia, których 1 sierpnia są zawsze harcerze stołeczni, to jest Wola, miejsce szczególnie mi bliskie, bo właśnie stamtąd pochodzę. Wola, która ma smutną historię, bo akurat jest to dzielnica, gdzie zginęło najwięcej cywili. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, to jest właśnie to miejsce. Miejsce najbardziej krwawe chyba w Warszawie. To jest miejsce, które chyba zawłaciło tak naprawdę największą taką ofiarę, właśnie jak powiedziałam wcześniej, ludności cywilnej. No i ostatnie miejsce, rozpoczęliśmy Mokotowem i kończymy Mokotowem, dlatego że ostatnie uroczystości odbywały się na Kopcu Powstania Warszawskiego, to też niezwykłe miejsce. Przepraszam, jeszcze coś zapytam, kto był na Woli?
a na Woli był mało. A na Kopcu Powstania Warszawskiego? No właśnie, to też miejsce niezwykłe, a widzę, że tu też nasz kapelan był. To też miejsce niezwykłe, bo to jest miejsce, gdzie rozpoczyna się tak naprawdę światło, które płonie przez 63 dni. To również miejsce niezwykłe dla warszawiaków, oprócz tego, że jest to miejsce takie historyczne, miejsce zadumy, to również miejsce, gdzie warto być. Cieszę się, że byliście z nami przez ten dzień, że mogliście z nami zobaczyć ważne miejsca dla warszawiaków, ale myślę, że również, co najważniejsze dla nas, ważne miejsca dla harcerzy, dla tych, których jesteśmy spadkobiercami. I tutaj myślę, że przyszedł moment na powiedzenie kilku i zaproszenie do mnie gościa. Mówi się o harcerzach i o tych, którzy walczyli podczas powstania warszawskiego, że to dzielni ludzie, ale oprócz tego, że oni byli dzielni, oni również byli niezwykli. Oni mieli też takie cechy. To jest pytanie do nas dzisiaj też, które pewnie potem padnie, które my z pewnością też mamy. To ludzie niezwykli, ale za chwilę poproszę o opowiedzenie dwóch słów o jednej z postaci, która jest też dla Warszawy istotna. To jest Krystyna Krehelska, o której zaraz powiemy, i autorką jakiej piosenki jest, a także z czym się nad Wisłą, właśnie ma twarz Krystyny Krehelskiej. Ale oddaję głos i mój gość doskonale się przedstawi i fantastycznie opowie wam historię Krystyny Krehelskiej. Dziękuję. Witam was. No, jesteście pokoleniem, które dla mnie jest pokoleniem moich wnuków. I witam was w takim razie jeszcze bardziej serdecznie. Dlaczego chciałam powiedzieć o Krystynie Krehelskiej? I na pewno wszyscy znacie jej pieśń, Ej chłopcy, barnet na wrogę. Wszyscy uważają, że to jest pieśń powstańcza, bo stała się najpopularniejszą pieśnią powstańców. Ale powstała znacznie wcześniej, na zamówienie pułku Baszta. I szczególnie chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć o niej parę słów i przypomnieć ją, bo jest to dzień jej śmierci. Krystyna Krehelska padła w pierwszej godzinie powstania na polu mokotowskim, na Mokotowie. Padła od trzech strzałów w plecy z budynku straży pożarnej. Ten budynek jest jeszcze do tej pory. I o godzinie 6.2 sierpnia już nie żyła. Jej pamięć jest według mnie czymś bardzo cennym, bo była naprawdę wyjątkowo cudowną kobietą, harcerką od początku do końca. Poszła do powstania w mundurze harcerskim jako sanitariuszka, danuta z dywizjonu Mieleń. Jeżeli umiecie tą piosenkę śpiewać, tej chłopcy, to proszę zaśpiewajcie, żeby upamiętnić ten dzisiejszy dzień, 70 lat od śmierci Krystyny Krehelskiej. Bardzo dziękujemy. Droga daleka przed nami, mocne serca w ręku karami, granaty w głowie i walnet na broni. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam się na tym spotkaniu.
Dziękuję.